mówić. W naszych wydarzeniach pokazywaliśmy kilka dni temu wizytę w naszym mieście strażaków ze Zbaraża, partnerskiego miasta Bolesławca na Ukrainie. To był efekt zawiązania ich współpracy z bolesławieckimi pożarnikami, ale strażacy obiecali też pomagać wolontariuszom, którzy porządkują polskie cmentarze na Kresach w ramach akcji Mogiłę Pradziada – Ocal od zapomnienia. Już w najbliższą niedzielę na Ukrainę jedzie grupa bolesławian, by przygotować lipcową akcję. Pierwsze nasze spotkanie w Zbarażu ze strażakami to już będzie 4 maja, ponieważ wyjeżdżamy w maju na ten tydzień majowy, żeby przygotować cmentarze. Natomiast w lipcu obiecują, że na pewno będą nam pomagali. I za to po prostu z tego bardzo się cieszę. W tej dolnośląskiej akcji od lat biorą już udział strażacy z wrocławskich i podwrocławskich komend. Cmentarze na Kresach wymagają często specjalistycznych działań i ich pomoc jest wtedy nieodzowna. Do bolesławieckich wolontariuszy chcą właśnie w tym roku dołączyć strażacy pracujący w bolesławieckiej komendzie. Strażacy bolesławieccy razem ze stowarzyszeniem po wypowiedziach pani Barbary razem pojadą tam, ale jako prywatne osoby, nie jako strażacy i to jest niezależne całkowicie od ruchy serca. Te nie są związane bezpośrednio z Państwową Strażą Pożarną. Od ubiegłego roku bolesławianie porządkują w ramach akcji poza cmentarzem w Sieniawie i sporadycznie w Kołodnie i Zbarażu również cmentarz w Jazłowcu. Celami tego majowego wyjazdu będą właśnie Jazłowiec, Sieniawa i Zbaraż. Ale w niedzielę 7 maja zbarażanie obchodzić będą święto miasta. Poza delegacją samorządu bolesławieckiego uczestniczyć więc w nim będą również wolontariusze.